Witajcie w Pytaniach i odpowiedziach. Dzisiaj pytanie: Czy każdy grzech seksualny jest grzechem ciężkim? Hmm, posłuchajcie. Dzisiejsze pytanie zadane jest pod kryptonimem, także jest anonimowe. Czy każdy grzech seksualny jest ciężki? No, wydawałoby się, że skoro Kościół tak bardzo podkreśla seksualność, to z pewnością każdy grzech seksualny jest ciężki. Absolutnie tak nie jest. Po pierwsze, żeby był grzech ciężki, mamy trzy warunki: dobrowolnie, świadomie i rzecz ważna. Jeżeli chodzi o, o sprawy seksualne, to mówimy o materii, czyli czy rzecz ważna, czy nie rzecz ważna. Natomiast nie każdy grzech, nie każda aktywność seksualna jest od razu grzechem ciężkim. Wydaje mi się, że w świadomości takiej moralnej, y, którą mamy, oczywiście jest jakieś przekraczanie granic też. I y, 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 y to będzie inaczej u młodzieży, inaczej będzie u dorosłych, inaczej będzie u małżonków. Y, czymś innym będzie, że ktoś wszedł w romans i tam nie ma współżycia, ale już widzi, że y, odpowiadając na zaproszenie, na rozmowę i tam ciągnie w tamtą stronę, to do tego prowadzi. To już jest grzech ciężki. W tym momencie. Czyli nawet nie całują, a rozmawiają i, i trochę za rękę, a osoba jest w małżeństwie i to idzie w, w kierunku poważnych grzechów. To już jest grzech ciężki, bo jest zdradą małże, ma, małżeństwa. Nie musi być zdrada fizyczna, że teraz ja idę do łóżka, ale u małżonków to, to rozbicie takie, że ktoś często będzie ta, takie patrzenie, że był orgazm. To znaczy, że jest grzech ciężki. Nie było, to nie ma grzechu ciężkiego. Tak, takie punktowanie właśnie w tym rozgraniczeniu. To, natomiast u młodzieży, którzy jeszcze nie współżyli ze sobą, jeszcze nie mają inicjacji seksualnej, to ta, ta granica grzechu ciężkiego się też przesuwa. Pytanie, czy pocałunek jest grzechem, czy nie, to zależy od, czy jest grzechem ciężkim. Tak? To zależy od sytuacji, w której jesteśmy. Jeżeli całuje się małżonek, no, to, to będzie grzech, grzech ciężki. Jeżeli całuje się osoba, która jest w relacji przygotowującej się do małżeństwa, no to raczej nie będzie grzech ciężki. Jeżeli ogólnie całe spotkania idą w kierunku podkreślania swojej cielesności, zajmowania się cielesnością, to jest głupota, tak? bo to, to, to trzeba przez to przejść, ale to ci nic nie daje. To jest tylko zaspokojanie swojego popędu i swojej emocjonalności, że chcę mieć, mieć to poczucie, że jestem blisko, ale ku przygotowaniu do małżeństwa to, to nic nie daje. Dlatego nie każdy, grze, nie każdy grzech seksualny jest grzechem ciężkim. Na pewno nie. Ale do tego dochodzi jeszcze, czy jest świadomie i dobrowolnie. To są jeszcze te dwie rzeczy. Z reguły jest świadomie, chociaż można po pijaku to robić. I, I po pijaku nie będzie grzechem ciężkim, że to się wydarzyło, bo grzechem było upicie się, tak. No, musi być świadomy, żeby był grzech ciężki. Natomiast jeżeli ale teraz ktoś powie, no to ja po pijaku, w takim razie się upiję i. To w ogóle myślenie, ten podział na grzech ciężki, grzech lekki i ta, kierowanie się tym, to ja w takim razie lekko zgrzeszę, a ciężko nie chcę, to, to jest cały czas przeciwko miłości. No. To jest to ja lekko zdradzę, ale tak nie do końca chcę mocno, tak? bo, bo, bo kocham żonę, ale trochę ją mogę zdradzić. No człowiek, który kocha Boga, tak nie będzie myślał, że ja trochę, trochę go zdradzę, ale trochę nie. Każdy grzech jest zdradą. I dobrze, mówimy o ciężkości, żeby rozróżnić naszą sytuację w kierunku przyjmowania Komunii Świętej. Czy ja potrzebuję spowiedzi, czy nie. I dlatego tym się też zajmujemy. Nie można tego pominąć w Kościele. Ale to myślenie, myślenie w nas powinno być, ja nie chcę grzechu. I ja nie chcę grzeszyć w ogóle. Ja chcę żyć w sposób boży. Chcę naśladować Boga i chcę myśleć o Bogu, a nie o tym, czy to już jest grzech ciężki, czy to nie, to nie jest grzech ciężki, czy w ogóle. Mam nie zajmować się grzechem, a i za Chrystusem. Wracając do pytania, którym niestety jest pytanie o, o, o grzech, niestety no, to też funkcjonuje. Nie każdy grzech seksualny jest grzechem ciężkim. Jeżeli masz świ świadomie, bo się nie upiłeś. A jeszcze, jest jeszcze dobrowolność. Jeżeli masz nauk, no to ciężko mówić o grzechu ciężkim. Bo jeżeli jest nauk, to nie ma dobrowolności z mojej strony. Jest przymus wewnętrzny, przymus emocjonalny, przymus fizyczny, za którym idę i nie potrafię się zatrzymać. Teraz nie jest łatwo stwierdzić, czy to jest nauk, czy nie jest nauk, czy ktoś jest z nałogu masturbacji, czy jest seksocholikiem i musi chodzić do agencji. Czy robi wystarczająco dużo, żeby tego nie, żeby się tego wyzbyć? Czy ktoś jest z nałogu pornografii jak nie obejrzy pornografii przez dwa dni, to po prostu wszystkich roznosi dookoła i, i będzie mówił, że to jest naturalne, bo człowiek musi używać. I jak nie, nie używa, no to można się. Do nałogu się doprowadzamy, i doprowadzenie się do, do, do nałogu jest oczywiście grzechem, z tego się wyspawiam, ale potem jestem w tym nałogu. Trzeba z tego wyjść. Głupio jest patrzeć, bo niektórzy tak na to patrzą, że o to oni są w nałogu, to co, nie mają grzechu ciężkiego i oni sobie mogą, a ja nie mogę, bo ja nie jestem w nałogu tak? i ja mam z tego powodu grzech ciężki. To jest patrzenie, trzeba się stuknąć w głowę, to jest patrzenie, które mówi, to grzech jest dobry, tak? tylko Bóg jest zły i ten grzech mnie ogranicza. Absolutnie tak nie jest. Człowiek, który potrafi sobie odmówić, jest szczęśliwy, a nie ten, który się zaspakaja cały czas. Ten, który potrafi powiedzieć stop, jest wolny. Ten jest człowiekiem szczęśliwym. I do tego dążymy. W imię Boga Bóg mi daje taką siłę, że potrafię zatrzymać, panować nad sobą, że potrafię być wierny. To jest człowiek szczęśliwy, który nie rani siebie i innych. Zaspakajanie się to nie jest. To jest ciągły głód, to jest ciągłe bycie na głodzie. I to ci szczęścia nie da. To ci da chwilowe zadowolenie, ale za chwilę będziesz znowu głodny i znowu głodny, i tak w nieskończoność. W przypadku nałogu nie stwierdzamy tego sami – o, ja mam nałóg, to ja mogę. Tylko trzeba o tym pogadać ze spowiednikiem. Trzeba o tym pogadać z psychologiem. Czy ja jestem w nałogu? Czy ja potrzebuję terapii, czy żeby z tego wyjść? A ktoś powie – nie jesteś w nałogu. No to, no to nie jesteś. A jeżeli ktoś powie – jesteś w nałogu, to podejmij działania, żeby z tego wyjść i możesz chodzić do Komunii Świętej. Także tak to wygląda. Myślę, że odpowiedziałem się na to pytanie. Nie każdy grzech seksualny jest grzechem ciężkim. A jeszcze jest taka sytuacja, a jeżeli to jest tylko w głowie, czyli nie ma fizycznie, a jest w głowie, to czy pyta pytanie, czy to jest grzech ciężki? Jeśli masz grzech seksualny w myślach, który nie przechodzi w Twoje ciało ani w Twoje jakiekolwiek zachowania, to nie będzie to grzech ciężki. Natomiast jak przychodzi z myśli do Twojego ciała, no to już mówimy o grzechu, może to być grzech ciężki, nie musi, ale może być grzech ciężki. Natomiast będzie to grzech lekki, oczywiście, że ja sobie folguję w głowie, że ja tam z kimś się zadaję. czy To, to wiadomo, że można też iść w tym kierunku, i to na pewno będzie w randze grzechu, bo to jest nieuporządkowanie, ale nie grzechu ciężkiego. Podobnie z wyobraźnią. I, I tak dalej. Jeżeli są jakieś sprawy seksualne w nocy, jakieś budzi się sny, a ktoś powie, a półsen, no ja się wybudziłem. E, wszystko, co jest związane ze snem, też nie jest grzechem. To też warto wiedzieć. I już nawet nie mówimy o grzechu lekkim, tylko jak e, ktoś powie, ale u mnie to jest półsen. E, i, I wtedy, no to jak, no to już oceń swoją świadomość. Tak, oceń swoją świadomość. I jeżeli byłeś świadomy, no to jest grzech ciężki. A jeżeli byłeś nieświadomy, półświadomy, ćwierćświadomy, czy czwarte świadomy, no to nie ma grzechu ciężkiego. I tylko to są wszystko te liczydła, to, to nie jest ten kierunek, tak? I bo w naszym sercu ma być, ja chcę iść za Jezusem, chcę być blisko Boga, iść za Nim. I tym się kierując nie będziesz wchodził w grzechy ciężkie, tylko idź za Jezusem. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Kciuk w górę, komentujcie, piszcie swoje komentarze, subskrybujcie nasz kanał koniecznie i e, wszystkiego dobrego. Bądź w sali Pana Jezusa. Z